Zapraszamy na najnowsze wydanie telewizji Wieliczka, a w nim plany inwestycyjne na najbliższe lata, relacja z recitalu Haliny Kunickiej, a także sportowe emocje w Solnym Mieście oraz specjalne życzenia dla babci i dziadków. Optymistycznie w obszarze inwestycyjnym zaczął się nowy rok. W siedzibie starostwa zostały podpisane i przekazane przez marszałka umowy na dofinansowanie inwestycji w kwocie 24 milionów złotych dla gmin powiatu wielickiego, które współpracując ze sobą aktywnie pozyskują unijne fundusze. Rozbudowa wielickiej strefy aktywności gospodarczej, budowa drogi lokalnej, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz modernizacja 10 budynków użyteczności publicznej. To inwestycje, które już wkrótce zostaną zrealizowane w Wieliczce. Dzisiaj miałem przyjemność w obecności starosty powiatu wielickiego, burmistrza Artura Kozioła, burmistrza Romana Ptaka, wójta Zbigniewa Wojasa i Zbigniewa Strączka przekazać 24 miliony. Fantastyczne 24 miliony, bo wspominając o dotychczasowych inwestycjach, infrastrukturze, która naprawdę aplikowały gminy bardzo dużo środków. W tej chwili te pieniądze są przeznaczone z jednej strony na ograniczenie niskiej emisji i programy termomodernizacji, wymiany kotłów, tak jak to się dzieje w gminie Kłaj. Nie mówiąc o strefie aktywności gospodarczej, 17 hektarów dodatkowo przeznaczonych na strefę aktywności gospodarczej. To naprawdę jest potęga. Mogę tylko pogratulować włodarzom, panu burmistrzowi Wieliczki Arturowi Koziołowi, który tak świetnie organizuje infrastrukturę, która będzie korzystna nie tylko dla rozwoju turystyki, rozwoju przemysłu, korzystna pod każdym względem dla mieszkańca. Te inwestycje, na które dzisiaj zostały wręczone umowy, poprawią w znaczący sposób komfort użytkowania m.in. budynków użyteczności publicznej, szkół, remis. Jest tam też punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dzięki temu mieszkaniec korzystający z tego punktu będzie miał większy komfort, wygodę. Jednym z tych umów jest też Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej. Jest to kolejny obszar, który zostanie uzbrojony pod przyszłe inwestycje. Dzięki temu będą nowe miejsca pracy, więcej przedsiębiorców. Wielka dama polskiej estrady, Halina Kunicka, odwiedziła Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce. Tłumy wieliczan towarzyszyły jej podczas spotkania autorskiego, połączonego z recitalem. Dla wielu był to powrót do lat młodości. Widzowie mogli zapoznać się z biografią artystki pod tytułem Świat nie jest taki zły, oraz usłyszeć największe szlagiery, napisane specjalnie dla niej przez Wojciecha Młynarskiego, Agnieszkę Osiecką czy Jonasza Koftę. Bardzo się cieszymy, że nowy rok koncertowy rozpoczynamy od spotkania z prawdziwą gwiazdą polskiej piosenki, damą polskiej piosenki. Zapraszamy panią Halinę Kunicką. Proszę o wielkie brawa. Oglądam się na przebytą drogę. To ma być moje życie. Ja ściszczej drążę. Dzisiaj pod wielkim wozem, jutro na wielkim wozie wędrujemy cygańskim obozem. Tam najwspanialszą publiczność w Polsce. Dobry wieczór jeszcze. Estradą zachwyciłam się śpiewaniem, zachwyciłam się spotkaniem z publicznością, zrozumiałam, co to znaczy, co to jest takiego. To jest piosenka, do której tekst jedyny w życiu napisał ktoś, kto nigdy nie pisał żadnych tekstów piosenek, a ja śpiewam tę piosenkę i te słowa zawsze z wielkim wzruszeniem. Nie wiesz nawet, ile ci zawdzięczam. Byłam sama, jak ty byłeś sam. Nie umiałabym odszukać szczęścia, a ty sprawiłeś, że smak jego znam. To były piękne dni. Wykonuję, co robię do dnia dzisiejszego i będę
póki mi sił wystarczy, bo kocham to. Seven Air Solna Wieliczka. Czołowy zespół pierwszej ligi zagrał wczoraj w Pucharze Polski z drużyną z Legionowa. Wspaniała atmosfera i niezwykłe emocje towarzyszyły spotkaniu rozegranemu w Solnym Mieście. Zwycięstwo naszych siatkarek śledziło blisko 500 osób. Warto dodać, że w plebiscycie na najpopularniejszych sportowców 2017 roku w Małopolsce siatkarki z Wieliczki zdobyły aż 4 wyróżnienia w kategorii drużynowej i indywidualnej. Drużyny będzie dziś ekstraklasowa. Legionowia Legionowo. Po 14 rozegranych kolejkach drużyna gości zajmuje 10 miejsce w tabeli polskiej linii kobiet. Bardzo się cieszymy z tego, że udało nam się wygrać ten mecz i awansowaliśmy do kolejnej rundy Pucharu Polski. No, dziewczyny naprawdę zostawiły dużo serca na boisku, no ale żeby mecz wygrać z takim zespołem jak Legionowia, no to trzeba też umiejętności. Widzieliśmy naprawdę dużo ciekawych akcji i dobrej siatkówki. Jak ktoś przychodzi na mecze siatkarek, no to musi się liczyć z tym, że będzie ciężko, bo siatkarki mają to do siebie, że są zmienne w swojej grze i pięknie wyglądają dwa sety, a następne dwa trzeba jakoś przeżyć porażki. Ale w sumie wracamy znów do zwycięstwa i tak bywa. No, to jest po prostu typowe dla żeńskiej siatkówki. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim kibicom, którzy byli na meczu. To jest wspaniały doping i nasz siódmy zawodnik. Bez nich by się naprawdę nam ciężej grało. Spełniłyśmy jakiś tam mały nasz kroczek i nasze marzenia. Wygrać z Orlen Ligą to naprawdę super przeżycie i marzenie. No i czego chcieć więcej, czekamy na Bielsko i mam nadzieję, że równie dobrze zagramy tak jak dzisiaj. Super, że udało nam się wygrać. Srebrne włosy i złote serca, czyli nasi najukochańsi babcie i dziadkowie. Specjalne życzenia dla nich przesyłają najmłodsi z Wielickiego Przedszkola numer 5. Jestem sobie mała wnusia, faj, duli, faj, duli, faj. Kocham babcię i dziadziusia, faj, duli, faj, duli, faj. Dla was dzisiaj tu śpiewamy, faj, duli, faj. Czarne włosy, no i chodzi tak bardzo w sukienkach. Mój dziadek ma białe włosy, jest zmarszczony. Mój dziadek ma brązowe włosy i się ze mną bawi. Ma żółte włosy, jest pomarszczona. Robimy z nią ciasto. Z babcią robimy na spacery. Robię z babcią pierogi. Czasami z babcią pieczę ciasteczko. Ja zawsze przychodzę z babcią do domu od przedszkola. Chodzimy na działkę, pomagam jej w różnych rzeczach na działce. Gramy w różne gry i też robimy coś w kuchni. My z babcią chodzimy na kaczki, karmimy te kaczki. Z babcią robimy bałwana. Boga, baga, babci, słuchaj, okulalu. Ja z dziadkiem się bawię z kotem, który przychodzi od takiej pani. Małym kotem, który się nazywa Łatek. Ja z dziadkiem się bawię bardzo często. Lubię wszystko, co mnie poprosi. Czasami jadę z nim na rower. Ja chodzę z dziadkiem do sklepu.
Ja z dzieckiem gram w gry. Z dzieckiem idę na przykład do kotów i je karmię. Z dziadkiem się bawię z psem. Babcia i dziadek są wyjątkowi za to, że kupują mi różne rzeczy. Dużo rzeczy mi kupują. I robią mi czasami coś do jedzenia. No bo kupują różne rzeczy dla nas. Dają mi pieniądze. Bo ze mną się bawi samolot. Chodzi ze mną do sklepu i kupuje dużo mi cukierków. Babcia mnie kocha i przytula. Za to, że mnie przytulają, kochają. Opiekują się nami, dają nam nowe jedzenia. Dają pieniądze na wakacje, a czasem mi coś kupują fajnego. Gotuje nam pyszne obiadki i nas kocha. Kocham babcię i dziadka, bo są na mnie kochani. Kocham cię, babciu i dziadku. 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 Kocham cię, babciu i dziadziusiu. Kocham cię, babciu i dziadziusiu. Kocham cię, babciu i dziadku. Z całego mocnego serca.